Przez najbliższe 10 minut będę Twoim osobistym przewodnikiem i pomogę Ci wypełnić najważniejszą ankietę na rzecz zwierząt, jaka kiedykolwiek powstała. Obecnie Unia Europejska przegląda wszystkie swoje prawodawstwa, co jest dla nas okazją do zakończenia okrutnych praktyk obecnych na fermach przemysłowych. Ten filmik to prosty przewodnik, który krok po kroku pomoże Ci wypełnić ankietę szybko. I z pozytywnym rezultatem dla zwierząt. Odpowiedzi, które proponujemy, powstały w oparciu o rekomendacje ekspertów do spraw dobrostanu zwierząt. Możesz rzeczywiście udzielać własnych. Gotowy? Gotowa? Zaczynamy. Zacznij od otworzenia przeglądarki i wpisania bit.ly ukośnik UE myślnik Pomóż myślnik zwierzętom. Przewin stronę w dół i kliknij. Podświetlony na żółto przycisk wypełni kwestionariusz. Możesz zalogować się przy użyciu Gmaila, Facebooka, Twittera lub utworzyć konto przy pomocy swojego adresu e-mail w dowolnej domenie. Wybierz opcję, która najbardziej Ci odpowiada. Świetnie. Możesz teraz wypełnić ankietę. Zacznij od podania swojego imienia, nazwiska oraz adresu e-mail. Ankietę można wypełnić w jednym z 24 języków urzędowych Unii Europejskiej. Wybierz ten, który Ci odpowiada. Następnie wybierz jako kto udzielasz odpowiedzi najprawdopodobniej jako obywatel Unii Europejskiej, ale możliwe też, że reprezentujesz przedsiębiorstwo lub organizację. Wybierz odpowiednią dla siebie opcję. Wybierz teraz swój kraj pochodzenia. Zdecyduj też, czy chcesz, aby udzielone przez ciebie odpowiedzi były anonimowe czy publiczne. My wybieramy tę drugą opcję, ale decyzja należy do ciebie. Musisz też zaznaczyć małe okienko, przy którym widnieje klauzula Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Świetnie. Jesteś teraz gotowy na pomoc zwierzętom. Ankieta składa się z 14 sekcji, ale nie zrażaj się. Ten filmik powstał po to, aby przeprowadzić się przez każdą z nich szybko i bezboleśnie. Mamy jeszcze około 10 minut do końca. Nie zapominaj, że to być może najważniejsza rzecz, jaką zrobisz w tym roku dla zwierząt. Pierwsze pytanie dotyczy oceny pracy, jaką Unia Europejska podjęła w kontekście dobrostanu zwierząt we wszystkich krajach członkowskich. Należy to udzielić pięciu odpowiedzi. Za chwilę usłyszysz te, które wybraliśmy my. Raczej się zgadzam. Raczej się nie zgadzam. Raczej się nie zgadzam. Raczej się zgadzam. I zdecydowanie się zgadzam. Drugie pytanie dotyczy tego, w jaki sposób aktualne rozporządzenia wpływają na rolników, przedsiębiorstwa i konsumentów. Należy tu udzielić sześciu odpowiedzi. Za chwilę usłyszysz te, które wybraliśmy my. Raczej się zgadzam. Raczej się zgadzam, zdecydowanie się zgadzam, raczej się zgadzam, raczej się nie zgadzam i raczej się nie zgadzam. To pytanie ma pomóc Unii Europejskiej zrozumieć Twój stopień świadomości na temat tego, jak zwierzęta są hodowane, transportowane i zabijane na terenie Unii Europejskiej. Należy tu udzielić czterech odpowiedzi. Bazując na naszym doświadczeniu, zdecydowaliśmy się odpowiedzieć w następujący sposób: Zdecydowanie się nie zgadzam, zdecydowanie się nie zgadzam, zdecydowanie się nie zgadzam i zdecydowanie się nie zgadzam. Pamiętaj, że możesz odpowiadać zgodnie z własnymi przekonaniami. Trzy pytania za nami, przechodzimy teraz do najważniejszej części dotyczącej możliwych zmian w prawodawstwie Unii Europejskiej w zakresie dobrostanu zwierząt. Na samym początku tej sekcji widzimy trzy pytania dotyczące tego, czy obecny poziom dobrostanu zwierząt w Polsce jest wystarczający. Zaznaczamy pola nie dla każdego z trzech pytań. Po zaznaczeniu powyższych odpowiedzi pojawi się kolejny zestaw pytań. Zostaniesz poproszony o ocenę wagi siedmiu sugestii polepszenia dobrostanu zwierząt. Oto nasze odpowiedzi: bardzo ważne, bardzo ważne, bardzo ważne, ważne. Bardzo ważne, ważne, bardzo ważne. Świetnie. Kolejne trzy pytania dotyczą dobrostanu zwierząt podczas transportu. Jest to bardzo ważny temat, ponieważ zwierzęta bardzo cierpią podczas długotrwającego transportu. Pytanie piąte dotyczy transportu zwierząt trwającego ponad 8 godzin. Zdecydowanie potrzebujemy tu lepszego prawodawstwa i zaznaczamy tak we wszystkich trzech sekcjach. Kolejne pytanie dotyczy Twojej opinii na temat zezwolenia na transport zwierząt poza teren Unii Europejskiej w celach hodowlanych i ubojowych. Chcemy całkowitego zakazu, a nie tylko lepszych rozporządzeń, więc zdecydowaliśmy się udzielić następujących odpowiedzi: Tak, tak, nie, nie. Ostatnie pytanie związane z transportem dotyczy transportu szczególnie podatnych na zagrożenia zwierząt, np. ciężarnych krów. Chcemy całkowitego zakazu, a nie tylko lepszych rozporządzeń, więc zdecydowaliśmy się udzielić następujących odpowiedzi. Tak, nie, nie. Jesteśmy już w połowie drogi i świetnie Ci idzie. Przejdźmy teraz do bardzo ważnej części ankiety dotyczącej dobrostanu zwierząt na fermach. Zaczynamy tu od zaznaczenia odpowiedzi tak na pytanie, czy należy wprowadzić bardziej szczegółowe wymogi dla różnych gatunków zwierząt. Tu pojawi się długa lista różnych gatunków zwierząt. Zaznaczamy wszystkie oprócz trzech gatunków używanych w przemyśle futrzarskim, czyli norek, jenotów i lisów. Pomijamy te gatunki, ponieważ wiele krajów europejskich zakazało już hodowania zwierząt na futra i wywierany jest już duży nacisk na Unię Europejską, aby wprowadzić całkowity zakaz prowadzenia tego typu hodowli. Wierzymy, że Unia Europejska jest już gotowa na ten krok, więc próba poprawienia dobrostanu tych zwierząt nie jest wystarczająca. Pytanie dziewiąte dotyczy okrutnych praktyk okaleczania na fermach przemysłowych. Musimy zakończyć obcinanie ogonów, kastrację, usuwanie rogów oraz przycinanie dziobów, więc zaznaczamy zakaz dla wszystkich czterech sekcji. Pytanie 10 dotyczy stopniowego wycofywania hodowli klatkowych. Jest to rezultat świetnej inicjatywy obywatelskiej End the Cage Age, Koniec epoki klatkowej, która przekonała Unię Europejską do wprowadzenia zakazu hodowania zwierząt w klatkach. Chcemy zakończyć epokę klatkową tak szybko, jak to możliwe, więc odpowiadamy maksymalnie 5 lat dla każdego ze wspomnianych w tej sekcji gatunków. Cieszę się, że jesteś ze mną. Widzisz już pewnie, że ważą się tu losy zwierząt. W tej części ankiety mamy szansę pokazać, że chcemy, aby rozporządzenia unijne dotyczące dobrostanu zwierząt, np. chowu bezklatkowego, obejmowały również produkty pochodzenia zwierzęcego importowane spoza Unii Europejskiej. Po zaznaczeniu tak pojawi się kolejne pytanie, składające się z trzech sekcji. Chcemy, aby importowane produkty odzwierzęce podlegały tym samym standardom jak w Unii Europejskiej, więc zaznaczamy następujące odpowiedzi: tak, nie i nie. Już prawie kończymy. Zostało jeszcze tylko parę minut. W ostatniej sekcji mamy szansę zakazać niektórych z najokrutniejszych praktyk używanych w czasie uboju zwierząt. W pytaniu dwunastym jesteśmy pytani o to, czy chcemy zakazu czterech konkretnych praktyk używanych w momencie uboju oraz o to, czy chcemy wprowadzenia określonych zasad dotyczących uboju ryb hodowlanych. Zaznaczamy tak we wszystkich pięciu sekcjach. Pytanie 13 dotyczy oznakowania dobrostanu zwierząt na etykietach w Unii Europejskiej. Zaznaczamy tak, ponieważ wierzymy, że takie etykiety będą użyteczne. Odpowiedź na to pytanie rozwinie dwa kolejne. W pierwszym z nich możemy pokazać, że chcemy znaleźć tego typu etykiety na wszystkich produktach pochodzenia zwierzęcego, więc zaznaczamy: zdecydowanie się zgadzam i zdecydowanie się nie zgadzam. W drugim jesteśmy pytani o to, czy tego typu etykiety powinny ograniczać się jedynie do wskazania, czy metoda chowu obejmuje system klatek. Chcemy, aby te etykiety były używane w szerszym zakresie, więc zaznaczamy tu poniższe odpowiedzi. Zdecydowanie się nie zgadzam i zdecydowanie się zgadzam. To już wszystko. Jeśli chcesz, możesz użyć tej sekcji, aby podzielić się swoimi uwagami. Naciśnij przycisk wyślij, kiedy będziesz gotów. Dziękuję Ci, że wypełniłeś tę ankietę. Dowiodłeś, że jesteś oddanym obrońcą praw zwierząt i czas, który poświęciłeś, ma realny wpływ na dobrostan zwierząt w Europie i poza nią. Może teraz poprosisz członków Twojej rodziny, partnera lub przyjaciół do zrobienia tego samego? Każdy głos zabrany na rzecz zwierząt poprzez tę ankietę będzie kluczowy do zakończenia okrutnych praktyk, o których była mowa. Podziel się tym filmikiem na swoich social mediach. Możesz być dumny za pracę, którą wykonałeś dziś na rzecz zwierząt. Dziękuję.